Siemka ludziska, Joehary i piekomy sobie w Minecrafta po śląsku. I w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywał moja latarnia morską. Mam nadzieję, że się tutaj spodoba. Już się robi trochę ciemniej, a to dlatego, że tutaj właśnie chciałem ja pokazać w nocy też. I przy okazji jeszcze się pobrałem nowa mapa tutaj w górnym rogu. Lewym górnym rogu. Widzicie, tak to wszystko wygląda. Tutaj będziecie już widzieć ta latarnia. Mapa też jest tako. Jak widzicie, ona jest też tako. Voxel map to jest fajna mapka. Tutaj jesteśmy my, tutaj jaskinie, portal taki. Tutaj jest nasza cała baza. I tutaj jest wioska. I tutaj tylko duże jest to. Fertig, dobra. Więc co, szybko dałbym wam pokazać to. Będzie tutaj droga, droga prowadzi tutaj i latarnia morska tak wygląda. A to jakaś tam pod spodem, tutaj już cała droga tam prowadzi i ona tak z daleko wygląda. Mam nadzieję, że jakoś fajno mniej więcej. Tutaj Slenderman, tak wygląda, tutaj będzie ścieżka cała prowadziła, jeszcze ona będzie oświetlona całą. Tylko jeszcze nie wiem, w jaki sposób byłaby takimi, można powiedzieć, no że będą takie te takie choćby słupy z latarniami, to coś takiego będzie tutaj, taka druga. Tutaj też tak będzie, że latarnie takie. To zamierzą jeszcze, albo dobra, potem opowiem, pierw ta latarnia w ogóle. Dobra. Tak to w ogóle wygląda, mapy powiedziałem, a tak to wszystkie mody takie same. I tak, zbytnio się przy tym nie napracowałem, tylko przy tej wełnie się trochę tutaj, można powiedzieć, namęczyłem, żeby ją zdobyć. Bo najbardziej właśnie ta wełna była męcząco. To też są te schody na most, może jeszcze to jakoś poulepszą, nie wiem, zobaczę. Jak to będzie tutaj z tym wszystkim. I tak. No tak jak mówiłem, najbardziej się tutaj właśnie namęczyłem z tym wełną, nazbieraniem tej wełny, bo to jest sama droga, była pikuś tutaj. Bardzo łatwo ją tutaj zrobiłem, szybciutko. Też się namęczyłem tutaj z tym. Tak, bo tutaj było całe. Tutaj było całe tutaj z ziemią zrobione. Kurwa. Tutaj było całe z ziemią zrobione, a tutaj zrobiłem po prostu wodę. Żeby to było tak choćby odgrodzone, tak? Żeby jakoś to było odgrodzone trochę gdzie indziej w ogóle. Tutaj, żeby to nie było aż tak blisko blisko tego tutaj wszystkiego. No ginżesz! Dzięki, no patrz, kuwa. Dobra. Czekajcie, widzieliście już to w nocy. Więc tak to wygląda w nocy, moi drodzy. Tutaj. Ała, dobra, się to potem zjebo. Na to by zły pomysł. I czemu mi zajebałeś się klocek, co? Hopie. Czemu mi klocek zajebałeś? Jak go potem postawisz? Ej. Dobra. Bardzo przepraszam. Idziemy się przespać. Pokazałem w nocy, to też mi tutaj tak zdarzyło, żeby noc tam była atmosfera taka. Nie mogę umyć torski, bo kuźwa potwory dupne. Nie wiem, naciulone tam są. Chcesz nagrać fajny odcinek, to nie. Dobra, to. O. Dobra, pójdź już tutaj, ciebie też poczęstuję kawą. O, dzięki. Dobra, nic już tu innego nie ma, więc możemy iść spać. Ćmoki, ej. Więc lecimy. Dobra, lecimy tutaj. Wezmę się jeszcze jedno pożywienie. I możemy tam iść, o. Dziękuję. Dobra, lecimy z tym. Jeszcze no jedzonko wezna i mogę iść dalej. Okej. Trzeba tu wziąć. Trzeba tu wziąć. Dawaj mi to. Dobra, więc zjemy arbuzika. Kurwa, ten arbuzik. To jedzenie przy tym arbuziku. No co ty tam? A nie myślałem. A i ona w ogóle ma. Bardzo fajna opcja ta. No kurwa, no to wydłupiej. Dobra.
Też się męczyłem z tym tutaj, moi drodzy. Jak widzicie, z tym się trochę namęczyłem, ale tutaj będzie taki ostateczny tutaj podłogę. Bo przy okazji tutaj, tak, jest ta podłoga, to są tutaj te farmy na tej podłodze, tak? Więc jakoś tak to będzie wyglądało. Nikt nie idzie za mną? Nie. No i tak to się prezentuje w dzień. Mam nadzieję, że jakoś fajnie się prezentuje ta ścieżka i to wszystko. Może jeszcze w przyszłości jakoś to ulepszę, nie wiem, zobaczę. Mam nadzieję, że ta kopuła mi jakoś wyszła z tym. No może aż tak to nie świeci, jak to powinno. No ale w środku tak zbytnio nic nie ma. Co tam było? Dobra. A, ktoś się topi. Dobra, tego metra. Dobra, mierzy. Latarnia morska. No, od środka wygląda tak. Dobra, jeśli byście chcieli, żeby coś tutaj jakieś pomieszczono, jakieś łóżko, jakieś coś zbudował w tej latarni, to możecie śmiało pisać w komentarzach, moi drodzy, tutaj. To ja nie coś tutaj wybuduję, jakieś, nie wiem, jakieś tutaj, jakieś te, no jakieś szafki, łóżko i te inne dupsy. Chuj, nie wiem, co ze mną nie tak dzisiaj. Kuźde, ziewam, ziewam. Jakbyście chcieli tutaj, to możecie śmiało pisać, żeby zbudować jakieś te meble, inne dupsy, bo tutaj by w sumie miejsce jest. To nie widzę problemu, żeby coś tutaj zmieścić jeszcze. Jakieś, nie wiem, jakieś drugie pięterko albo coś. Dałoby coś radę wymyślić. I wtedy zamiast tych schodów by byli może drabiny. Bo to by było lepiej w sumie. No i tutaj tak to wygląda. Kolejne mniejsze tutaj trochę. Tak. Ile? No, tak, odsłupka po dwie kratki w każdą stronę. Tutaj jeszcze ciaśniej, ale też by się dało coś zrobić. Więc jedziemy dalej. No i tutaj już to tak wygląda. Widzicie, jak to wygląda z góry. No niestety trzeba tak chodzić. Tutaj jeszcze są trzy kratki w górę. Ja tutaj zostawiłem tak, bo tak. Jakoś coś tak wyszło. No i tutaj jeszcze idzie wejść na samą górę. I to są bardzo, i to bardzo fajne widoki, moi drodzy. Czekajcie, optycy, opcje, pole widzenia. O nie. Aktualna, fertig. Dobra, ona chyba jest dobra, czekajcie. Opcje, sztylon. Uwa, nie mam je, fertig, nie sztylon. Skórki, sztylon. To nie, fertig, gotka. O, 8 czan. 12 czanów, fertig, vertig, o. No i tak to wygląda, moi drodzy. Takie widoki mam. Tutaj. Tamtyż. Jakieś fajne widoki są. Ale kurwa, jak to łazi. Ty patrzcie, te morze. Tu jakaś była, statek był chyba. Nie wiem, czy z tej strony, czy z tamtej strony, ale jakaś był statek, którego będę myśli odwiedzić się. No ale tak tutaj takie widoki są. Więc mam nadzieję, że tutaj pociep, to nie. Opcje, o. Czany. Gdzie są czany? Kuwa, fertig. Dobra. Kaszem te czany, kuwa. 8, tak. Kuwa, ty. Gotka, nie. O. 8, 6 czanów, dobra, fertig, 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 dobra. Tak to wygląda. Więc tutaj to jest z glowstone'a w ogóle. Też tutaj się namęczyłem z tym zdobyciem tego glowstone'a. Jak widzicie, to jest dość spore, więc jeszcze się tutaj dość sporo zmieści. Jeszcze będę chciał tego więcej tutaj zmieścić, może bardziej do góry też. Jeszcze kilka krat tego dać. Ale tak jak mówiłem też tutaj. Ja mam nadzieję, że latarnia wam się spodoba. Jakbyście chcieli, żeby ją umeblować, to piszcie śmiało, to coś tutaj po kminie. Jakieś mieszkanka, jakieś pokoje. Bym te schody usunął i bym jakoś to inaczej zrobił. Drabinami też można. Bo czemu nie? Tutaj bym zrobił jakiś salon i te inne dupsy, potem jakieś kuchnia, jadalnia i te inne dupsy. No i tak, tutaj jeszcze będę też to może jakieś trawkę dam albo co innego, zobaczymy. Może coś się przyjmie. Tutaj to jeszcze będę robił głębsze na pewno i powiększał to jakoś. Tutaj, no jest jak jest, no co się poradzi. Tutaj się to weźmie, tak. Okej, dobra. Tutaj może to pogłębię potem. Już tam mniej więcej.
O kuwa, tu też tego nie ściąłem do końca. Kuwa, o. Dobra, tak. Tutaj tego nie ściąłem do końca. Nie wiem czemu w ogóle. Chyba za wysoko było. Tak. Tak mówię, tu też to będę obcinał. Żeby nie było. Dobra, już tam to zlatuje. Kij w oko z tym. Możecie pisać, jak wam się podoba w ogóle tutaj ta latarnia morska. Czy poprawić, czy coś poprawiać, czy nie. Bo dałoby radę coś poprawić może, nie wiem. Może, wiem, że tam są takie kolory tego. I mi się tutaj właśnie bardzo podoba. Z daleka też fajnie w ciemnościach było, nie było źle. Tutaj. Domek jest. O kurwa. Ty panie. Nie wiem co jest ze mną dzisiaj. Ale kuwa ziewo miał chyba porąbane i w ogóle tutaj miałem jakieś te okropiczno przypowiedzia. No, tak. A i w ogóle myśliśmy tak daleko gdzieś chyba tam do wioski po konie, nie? Więc wyszliśmy aż tutaj po konie. Specjalnie szliśmy tą całą trasę tutaj, żeby przyprowadzić konie, tak? A wystarczyło przejść tutaj przez ten lasek tutaj, żeby zdobyć konie. Tak, tutaj gdzie są konie na tej polance. Tutaj chyba gdzieś byli. Jak się nie dziwi. O, widzicie, wystarczyło tutaj przejść przez ten mały las tutaj, żeby zdobyć konie. Tak. I dwa, raz, dwa, trzy, cztery konie. Są cztery konie, tak. Kuźwa, też się poirytowałem, bo kuźwa dobro mi się przypomniało po czasie. Więc tutaj jest beczka z tego. I najlepsze jest to, że jeszcze metra nie skończyłem tam tego ogarniać, tych ścian, tego wszystkiego. Ale lada chwila to się wszystko zrobi. Tutaj też mam kolejny projekt do. Jeszcze nawet metra nie skończyłem, się ostatnio wczoraj śmiałem się na live'ie, bo wczoraj robiłem live'a na Twitchu. Się wczoraj śmiałem, że nie zaczynam projekt nie kończąc drugiego. I właśnie tak. Zacząłem projekt kolejny, ale to już w późniejszym etapie się dowiecie. Tutaj jak to już będzie gotowe. Jak to już będzie gotowe mniej więcej. Bo tutaj o metro się dowiedzieliście na live'ach w sumie. No i tutaj już jest to całe ukończone. Tutaj jeszcze tylko to zmienić, drzwi wstawić. Tutaj może to powiększyć. Dobra, jedziemy z tym koksem. Jeszcze tutaj wam pokorza. O ty pipo. Dobra. Dobra, tak, jest. O kuwa. Ile uczników. Wiać. Wiać do góry. Dobra. Czekajcie chwila, bo tutaj łucznicy mnie zaatakowali. Ja nie mam. O, mam łuk już. Aha, nie, mam, nie mam. Tak to wygląda tutaj. O. No ładnie, ładnie z góry wygląda. Nie jestem, jestem zadowolony z siebie, że to tak ładnie wygląda. Wiadomo, że na minimapie trochę inaczej. Dobra. Więc idziemy dalej pokazać. Dobra. I dobra, i właśnie tutaj. Moi drodzy, tak to wygląda. Tu będzie jeden tunel. Tutaj w tą. Aha, to aż tu. Jeden tunel będzie w tą stronę, w tą. No, w każdą stronę świata. O, tutaj już widzicie projekcik, ale dobra. Mniejsza o to. O. No, w tą, w każdą stronę świata. Tutaj wyszło idealnie po środeczku. Tutaj też idealnie po środeczku. Tylko tutaj nie wyszło po środku, moi drodzy. Bo tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Tutaj są cztery, cztery. I tutaj są dwie kratki. I to właśnie jest ten problem, że tutaj no jest nierówne. Bo tam u góry jest nierówne. O kuwa. Ale dobra. I właśnie też to jest taki minusik tutaj.
że... A, tutaj jeszcze po środeczku. O. Tak. O. I widzicie tutaj jest po środeczku. No nie wiem jak to ogarnąć. Może możecie napisać. Bo czy tutaj zrobić jakieś większe tunele. I też jakoś to zrobić. Bo tam mogą być dwa mniejsze i dwa większe. Mi to nie robi różnicy w ogóle. No ale zawsze można, możecie się, mogę was się doradzić. Więc, bo tutaj by byli dwie kratki, 4 na 3. Więc 4 na 3 kratki, jakiś dłuższy. No chyba, że tutaj bym o jedną kratkę też dał więcej i by byli 4 na 3 i tutaj też, tak, o, już mam plan. Już mam pomysł, po prostu tutaj o jedną kratkę pójdę do góry, do przodu, tak? I będę miał, no i problem rozwiązany, dobra, już jest gitara, siema. Problem rozwiązany, o jedną kratkę do przodu podeślę, po prostu. I dobra, i to, i co? No tutaj chyba to było na tyle w sumie. Bo tutaj nic ciekawego. Ten projekt, który mam, to może pokażę wam w następnym odcinku. Tutaj. No co, no farma się nie zmieniła, tutaj dalej tak jest, farma jest taka sama. Tutaj wszystko jest tak samo. Znaczy projekt to jest projekt port. Tyle mogę powiedzieć, że to jest port. Buduję port. Tak. I buduję port i tutaj jakoś tak nie chcę zbytnio zdradzać też jak on będzie wyglądał. Dobra, zaraz się go zajmie. Dobra. Już idę się z tobą rozliczyć, panie Kuro, za to, że pani uciekła. Grozi morderstwo, tak? Dobra, no ale tutaj widzicie, kurki są, fajnie rosną, jajka znoszą, konie, krówki, owieczki są tam, też jakieś coś tam porobiłem trochę, a co to jest? No patrzcie, patrzcie debila. No owieczki są tak, czarno, czerwone, tutaj czarno, czerwone inne, ale zastanawiam się, czy, czekajcie, o. Zastanawiam się, czy w ogóle tego nie robić inaczej. Żeby nie powiększyć. Znaczy, żeby tego nie obudować, wiecie. Czerwone, białe. Znaczy, tamto jest czerwone, białe. To z drena by się zbudowało, że takie obory, że zaznaczenie, wszystko. To co miało, tak ma być, tak ma być. A w kopalni się nic nie pozmieniało w ogóle. Tutaj. Zaraz wam pokażę. Kopalnia jest taka, jaka jest. Dalej się nic w niej nie pozmieniało. Tutaj, o proszę. Proszę bardzo. Dobra. O, widzicie, jest taka jaka jest. Tylko tutaj tak jest. Tutaj, które jest, że tak powiększone. Tutaj już chyba na którym? Zaraz wam pokażę. Bo dawno nie było z tego odcinka takiego konkretnego. I nie pokazywałem co i jak. Więc tutaj już konkretnie. Tutaj mamy to. I to już jest na... Na 24 poziomie, tak? Więc jeszcze ile? 10 chyba kratek i będzie już tutaj na tym mistrzowskim, więc tutaj na tym chyba na 10 będę. No jak na niżej schodzę, więc wiecie. Więc tutaj tak to by wyglądało. No w sumie co, to by było na tyle. I tam jest Clipper One. Nie mam je. Dobra. Więc co? Już tutaj zakończono, taki krótki, bo musiałem opisać tutaj te najpotrzebniejsze rzeczy. Więc dłuższego nie widzę robić. Więc co? Jeśli film się spodobał, to oczywiście subskrypcja ze dzwoneczkiem, to jest ten czerwony guzik pod filmem. Oczywiście ma być szary, nie zapomnij o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z filmami. Oczywiście duża łapa w górę dla motywacji i zasięgu. Oczywiście komentarzyk, a przypnę ci serduszko, może nawet odpowiem. A to wszystko dla rozwoju kanału, żeby kanał się rozwijał, więc będzie warto. Czym więcej tutaj osób wpadnie, tym więcej będą, tym będą grubsze projekty. Więc będą grubsze gry, wszystko, więc ja z wami żegnam i na razie następnego odcinka. Elo, na razie.